60 uczniów stanęło do rywalizacji o tytuł mistrza i mistrzyni zespołu szkół w tenisie stołowym. W piątek 12 stycznia przy 5 stołach o prym w placówce walczyło 52 zawodników i 8 zawodniczek. Tak duża frekwencja wśród panów sprawiła, że najpierw rozegrano rundę eliminacyjną systemem pucharowym. 32 graczy, którzy awansowali do turnieju finałowego, grało systemem rosyjskim. Z rozgrywek eliminowała dopiero druga porażka. Spotkania rozgrywano do 3 wygranych setów, każdy do 11 punktów. Choć nie zabrakło zaciętych i wyrównanych pojedynków, na koniec i tak nie było niespodzianki. Na podium stanęła trójka najwyżej rozstawionych zawodników. I co ciekawe, każdy z nich nosi to samo imię. Wygrał Dawid Luśtyk z drugiej klasy CE. Drugi, tak jak przed rokiem, był Dawid Baran, uczeń drugiej klasy Technikum Ekonomicznego. A na trzecim miejscu rywalizację zakończył Dawid Gajowiak z trzeciej klasy Technikum Elektrycznego. On także powtórzył wynik z poprzednich mistrzostw. Dziewczyny grały każda z każdą, a lepsza była ta, która wygrała dwa sety. Tu podium było zupełnie inne niż przed rokiem. Trzecie miejsce zajęła Wiktoria Rybak z drugiej klasy Technikum Ekonomicznego. Druga była Natalia Szczygieł z trzeciej BLO, a mistrzynią szkoły została Kamila Gogacz, uczennica trzeciej DLO. Troje najlepszych otrzymało puchary i dyplomy. Nad sprawnym przebiegiem rozgrywek czuwali nauczyciele wychowania fizycznego Jacek Szczygieł i Witold Gołda. Turnieje tenisa stołowego w zespole szkół mają już bardzo długą tradycję. W nieco ponad 40-letniej historii szkoły rozgrywane są od blisko 30 lat.